Hurra! Witam was bardzo serdecznie, z tej strony pułkownik Mr. Pietro aka John Rambo i witam was w kolejnym gameplayu z gry Battlefield 3, tym razem gameplay poświęcony dodatkowi Close Quarters, a mapa jedna z ulubionych moich map, czyli Ziba Tower. Ja tak się zastanawiam, jaką bronią ze wsparcia sobie pograć i myślę, że spróbuję coś pociągnąć M60 E4 z celownikiem Cobra, dwójnogiem oraz laserkiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzech żołnierzy wsparcia, jeden żołnierz szturmowca, a zatem nie liczmy na jakiekolwiek respy w grze. Chyba że przypadkiem akurat znajdziemy się pod nogami, nad nogami, nie, pod nogami naszego współtowarzysza, który może być ewentualnie szturmowcem z respiratorem, bo to, że jest szturmowcem, nie oznacza wcale przecież, że musi być również, ktoś mi tu świeci, że może być również i tym, który nas uratuje dupę. Dobra, B przejęte, C przejęte, a więc... No kurde! Ja pierniczę, ale musiałem w gościa wpakować amunicji, masakra. Ale za to z jakim efektem? Dobra, trzeba przeładować giwerę, bo robi się nieciekawie. Poprzednia runda poszła mi kiepsko. Grając na fortecy Donia, niestety ugrałem tylko 14-7 bodajże, a wcześniej z kolei też na fortecy Donia ugrałem 37 iluś tam, nie pamiętam dokładnie. Oj, 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 oj. Ktoś tu próbuje mnie zdjąć. C przejmują, cholera jasna, może być ciężko. Ach, nie miałem szans w tym momencie. Nie z taką małą ilością zdrowia, niestety. Ale kit, spróbuję jeszcze przejść się M60 i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj ktoś chyba padł, więc zakładam, że oj. Z lewej czy z prawej pójdą szlak! Ja stąd uciekam. Samemu nic nie zdziałam. Aj, to... O, asystę mam nawet. Coś takiego. Nie. Nie dałem rady. Dobra. Próbujemy dalej. Nie zmienię broni, przepraszam. Ewentualnie mogę zmienić celownik na kolimatorowy, którym o dziwo, nie mam pojęcia dlaczego najlepiej mi się gra. Nie wiem czemu. Ponieważ zarówno Cobra, jak i kolimator ma takie samo przybliżenie. Bodajże chyba 144 albo 114. W każdym razie nie wiem dlaczego, ale lepiej mi się gra kolimatorowym. Widziałem cię. I see you. Aha, dlaczego ja tutaj jeszcze stoję, jak punkt przejęty, a ja tu jeszcze stoję i tylko robię z siebie żywą tarczę strzelniczą. A do przejęcia, to ja sobie przebiegnę tędy. Tutaj nikogo nie ma. Oho, nasi. Jakim prawem strzelasz w mojego człowieka, frajer? Spas 12, jednym strzałem. Jak on to zrobił? Miałem 100% życia. A podobno w Call of Duty Black Ops 2 strzelby są OP. Tak słyszałem. Nie wiem, nie grałem. Ja nie gram strzelbami. Ja nie gram strzelbami. Kur... Spas 12, sabot. Pięknie. Ja już przestałem grać strzelbami, obojętnie czy w Battlefield, czy w kodzie, ponieważ raz, że nie umiem trafiać jednym strzałem w przeciwnika, a dwa, że dla mnie strzelby w Battlefieldzie są tak strasznie spierdzielone, że się nie da w ogóle nic... No właśnie, nie da się nic kompletnie zrobić. Kto? Skąd? Ja pierdziałem, czy nie? Dobra. Dobra, skupmy się może na grze, zamiast gadania o nie wiadomo o jakich pierdołach. Bo tu ludzie na nas liczą, liczą na nasze wsparcie. My jesteśmy tym wsparciem i musimy to wsparcie im zapewnić. A żeby wsparcie im zapewnić, trzeba... No, kolega chyba nie miał szans, podobnie jak ja. Któż ma szansę z M16? A3. Chyba ten, kto chyba gra M16.
Ja pierniczę, trzech, nie. Napiszę takie coś, tylko nie wiem czy... O, tak. M16. I ciekawe, czy ktokolwiek się odezwie. Haha. Amunicję podam? Wchodzimy i robimy burdel, albo oni zrobią... No nie! Padłem przy ostatnim. O rany, jak to możliwe? Tak nie mo... To nie... Tego nie było w planie. Tego nie było w scenariuszu. Dlaczego mnie rozwalił? M16? Nie, tym razem M5K. Też świetna broń na bliski dystans, 900 strzałów na minutę plus laser. Robi się z niego taki, można powiedzieć, w pewnym sensie FAMAS, tym, że FAMAS do tego jeszcze ma zajebiście duży odrzut, co uniemożliwia prowadzenie ognia na dłuższą, na dłuższy czas. Ktoś to jeszcze był. Czemu nie padłeś? Czemu dopiero teraz padłeś? Powiedz mi ty. Przejmujemy ten punkt. Pytanie, czy mi się w ogóle uda. Na górze! Aj, 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 uda się? Udało się i to jeszcze headshotem. Panowie, poproszę... Aptekę! Aptekę! Nieważne. Never mind. By the way. Dobra. Postarajmy, o kurde, tam ktoś biegł, wiem, tam ktoś biegł, ale ja spróbuję przejąć jeszcze ten cholerny punkt. Dobra, pomożemy kolesiowi, chociaż punkt jest przejęty. Co tu się dzieje? Nasz? Tu się skądś wykulał. Aha! Kurde, myślałem, że to będzie przeciwnik, już się chciałem zanurzować. No co za ku... Dobra, cóż, snajper. Miał farta, bo miał celownik Kobrę SWD. Tak, ten karabin snajperski nie zabija na strzała, ale ponieważ był to headshot, no to wiadomo dlaczego mnie rozwalił. Dobra, próbujmy może C obronić. Who's with me? No dobra, przyjdź ta do mnie, bo ja tu jestem sam. Nie lubię tego punktu przejmować. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Nasz. Trzeba do góry podejść i zrobić z tymi skurczybykami porządek. No nie, no kurwa, ten sam koleś. I też headshot SWD, co to za kurna? 38 do 4. Dobry kolo, albo używa haków, albo jest faktycznie dobry. Ale kurwa, żeby headshota z takiej odległości i to jeszcze z powtarzalnego, samopowtarzalnego, to jest niemożliwe. To jest po prostu w pizdu niemożliwe. Nasi? Gdzie mi tutaj walisz do moich ziomków, frajerze? Nasz. To ja sobie pójdę do tej strony i zrobimy go w bambuko i wyruchamy system. I podchodzimy pod B, przejmujemy, co za akcja, proszę państwa, lepsza niż kurna polska Mołdawia, gdzie żeśmy zremisowali. Chociaż nie oglądałem tego meczu, ale widziałem w telewizji, widziałem na Onecie informacje, żeśmy dali dupy i nawet z Mołdawią żeśmy potrafili zremisować, a nie wygrać. O, fuksiarz, miałem fuksa. 80%, ale żyje. Hello, po co ja tu się wyrywam? Kurka wodna! Niepotrzebnie spadałem na dół, mogłem go jeszcze rozwalić z góry. Miałbym większe szanse przeżycia, a tak to dupa. Dobra, lecimy dalej. Może tędy spróbujemy pobiec? Ktoś mnie trafi? No kurwa, znowu trzeci raz ten sam koleś! Co za kolo? Nie żebym się wkurwił, ale... Trzeci headshot, ten sam koleś. Jak on to robi? 50 do 4. Dziwne. Dla mnie jest to co najmniej dziwne. Padaj. O, widzę, że mam ładny camper się znalazł. Ja... Aimbot. Yep. So,
Could be. Ja co? Will, tak to się pisało, could be. I'm not hacking. Speak for yourself. Tłumaczą się winni. Och ty! O ty skur! Yeah! Die, bitch! Outlaw cat. Zabiłem tego pieprzonego jębociora. Naraz, sukinsynu. Było miło cię poznać. Ktoś tu napierdala z góry? Nasz? Sierżant Gregory Parker. Pozdrawiam pana Parkera. Ciekawe, w której jednostce służysz. No, spadaj człowieku, ja chcę przejść. Chyba tu przejmują. Oj! No i co, taki mądry byłeś? A padłeś. Kurde. Ktoś tu chyba ze strzelby napierdziela. Dobra. Środek walki. Nie, no kurwa, spas. A tamten koleś się powie, to I paid for the game and a coś tam nieważne. Przegraliśmy, ale z jakimi setami? Oto pytanie. Czy daliśmy radę, czy nie daliśmy radę? 20-16. Dobra. Zostawię ten gameplay. Niech będzie. Ja wam w takim razie bardzo dziękuję za udział. I do zobaczenia w kolejnych gameplayach z Battlefield 3. Multiplayer odmeldowuje się.